Siemanko moi drodzy, witam was kochani serdecznie z tej strony Juken, a przed wami kolejny odcinek z eventu świątecznego. Dzisiaj będziemy wieźli świąteczne dekoracje. Ja ten cel już mam spełniony, mam zaliczone 15 kursów, natomiast tak, żeby wspomóc cel społeczności, przeniosłem się do jednego miasta, a po to, aby też tam coś jeszcze zrobić, żeby wam pokazać. Wziąłem Volvo, moi drodzy, przesiadłem się do Volvo, a to chociażby po to, aby zobaczyć, jak to Volvo w tym śniegu będzie jechało, bo póki co Volvo jest moją najmocniejszą ciężarówką. Także też na tym przykładzie możecie zobaczyć, jak się robi te kursy, bo widziałem, że kilka osób miało z tym problem. Między innymi gdzieś tam ktoś pisał, że no nie ma GPS-a, tak? No nie ma. Najpierw, słuchajcie, jak bierzecie zlecenie, no to dostajecie GPS-a do naczepy. I co właśnie teraz robię, jadę po naczepę i kiedy dostaniecie naczepę, musicie przenieść się do portalu, to także to tak aż nie działa. Ale myślę, że odcinek, jeśli chodzi o ciekawostki odnośnie eventu świątecznego, to myślę, że nagram osobny odcinek, bo kilka takich ciekawostek jest, którymi bym się z wami chętnie podzielił. A my tutaj sobie zrobimy szybki kursik z ozdobami świątecznymi właśnie do... Ale ładnie, to teraz jak jeździłem tym manem, się przesiadłem do Volvo, no to powiem wam, że jest różnica spora. To Volvo ma najmocniejszy silnik jednak i zobaczymy w ogóle, jak ono w tym śniegu się będzie prezentowało. Drobne zmiany w nim wprowadziłem i wam pokażę, jak już będziemy w wiosce Świętego Mikołaja. Natomiast ogólnie odcinek jeśli chodzi o moje ciężarówki i rozwój firmy, no to nagram osobny, bo też wam na bieżąco gdzieś tam postępy pokazuję. Chociaż tutaj też jasno trzeba powiedzieć, że te zlecenia świąteczne, jak już to mówiłem kilka razy, ja robię je dla przyjemności. No nie robi się ich dla kasy. Tu wiecie, macie 20 tysięcy za zlecenie, także ja no, w tym czasie ciężko mówić, żebym zarabiał. Może nie traciłem, bo na szczęście nie było trzeba jakoś specjalnie ciężarówek naprawiać, ale mamy naczepę. Koniec trasy. Ale wiecie, moi drodzy, no niestety, no jeżeli się robi coś dla przyjemności, no to się z tego kasy nie ma. O, tak zmieniłem, już widzicie, kurczę, co zmieniłem Volvo. Troszkę tutaj sobie, nie byłem do końca przekonany, czy montować sobie te rury z przodu, ale też dzięki nim światełka mogłem zamontować. Stwierdziłem, że nie jest jakiś tam duży wydatek. A gdybym to zdemontował, no to zawsze zwrot będzie. Ale jakoś tak w miarę fajnie to Volvo wygląda. Ale to mówię, ciężarówki to już wam pokażę. I teraz właśnie zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem przed chwilą. Musicie wcisnąć sobie mapę, no i znaleźć portal. No u mnie chyba najbliższy jest tu, jeszcze zawsze możecie sobie porównać 33 km, jakbyście tu kliknęli 35. No tak akurat na oko trafiłem, o 2 km w sumie nie chodzi, ale musicie sobie GPS-a ręcznie zaznaczyć na ten portal i do niego po prostu jechać. Aj, się rozpędziłem. Naprawdę to Volvo to jest petarda. Jestem ciekaw, jak już odblokuję wszystkie poziomy, bo tam jeszcze chyba do 25 są jakieś ograniczenia. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, czy coś jeszcze, bo tam chyba w manie, czy... No już nie będę mówił, jakie mam auta, bo jeszcze bym się wygadał. Bo dwie kolejne ciężarówki kupiłem dla siebie, podkreślam, tylko i wyłącznie dla siebie. Ciężarówki są kupione, ale dlatego wiecie co, że te kursy tak bardzo starannie robiłem, a no w tym czasie pracowałem i też nie robiłem spania. Tu się wam przyznaję, że robiąc kursy skupiałem się tylko na kursach świątecznych, spania w ogóle nie robiłem. Skręć w lewo. Także pracownicy mi tu ładnie pracowali, zarabiali, to stwierdziłem, że a co tam, dobra, włączymy sobie już pod klimat, moi drodzy, muzyczkę świąteczną, niech sobie leci, bo zaraz będziemy wjeżdżali do przepięknej wioski Świętego Mikołaja z naszymi ozdobami świątecznymi, a tam klimat w tej wiosce jest no niesamowity, jestem zachwycony. Możecie dać oczywiście znać w komentarzach, co sądzicie o tym
update'cie o tym evencie świątecznym. Czy też wam się tak podoba ten klimat? Też może już jestem monotonny z tym powtarzaniem się, ale no na pewno tutaj, no jestem przecież gdzieś tam w Estonii czy w Łotwie, już nawet nie pamiętam dokładnie gdzie jestem, ale też na pewno no tutaj ten śnieg też by mógł być. Byłby też większy klimat, tym bardziej, że widziałem, że w GTA na przykład na święta no jednak ten śnieg też wprowadzają regularnie, no to w Eurotrucku też by mogli, no to nie jest jakiś widać problem większy. Bo klimat byłby mega, no mamy 30 km do punktu docelowego, no to zawsze tak trzeba przejechać cały kurs. Zazwyczaj, słuchajcie, nie jest dłuższy niż tam, jeżeli mielibyście max 150 km, to jest max. W samej wiosce Świętego Mikołaja ciężko jest mieć więcej niż 100 km, bo to byście chyba całą musieli przejechać dookoła, to może byście z 200 zrobili. To nie ukrywam, jeździłem. To nie ukrywam, moi drodzy, jeździłem, aż cały bak paliwa wyjeździłem. Ale to też tym, co odkryłem, właśnie się podzielę z wami w ciekawostkach odnośnie eventu, bo kilka ciekawych rzeczy mi się udało też odkryć. Skręć w prawo. Ale objechałem praktycznie całą wioskę na maksa. Także, no, jest klimat. Jedziemy. Dawno tym Volvo nie jeździłem. 30 tysięcy mam nim już przejechane, ponad troszkę. I tak trochę się stęskniłem, powiem wam szczerze, za tym Volvo, bo jeździłem, testowałem nowe ciężarówki, jak widzieliście na odcinkach, testowałem Mana. Spoko, Man jest spoko, chociaż tutaj, tak jak mówię, bardziej Volvo mi się podoba czytelny licznik, jeśli chodzi o zasięg baku paliwa, nie? Że wiem, że mam te 470 litrów, 1060 km na tym mogę zrobić, to jest dla mnie fajna opcja, że widać to czytelne jest dużymi literami. W Manie, z tego co widziałem, słuchajcie, to też jest na liczniku, widnieje, ale to jest tak malutkimi literkami, że normalnie z tej pozycji tego nie widać. Przy czym w Manie też inaczej sobie pozycję kierownicy ustawiłem, to zresztą widzieliście, to też zrobimy w opowiastkach na temat moich ciężarówek. Jedyne co wam powiem, takie dziwne uczucie w tym Manie, że wyłączyłem lusterka, są lusterka na kamerę i te lusterka nie mam za szybą, tylko mam w środku i na pewno jest takie no, dziwne odczucie. Dobra, wyjedziemy, zobaczmy jak tam nasza tutaj Volvina się prezentuje, tak ona wygląda, włączyłem oczywiście te światła do góry, faktycznie to działa, bo jest taka opcja z ustawieniami świateł i ona faktycznie działa. No nie wszystkie zawsze działają, ale te akurat konkretnie mi działają. Nie jestem przekonany, bo te fioletowe, które zamontowałem, już nie chciałem białych. Też możecie dać w komentarzach znać, jak wam ciężarówki pokażę, to też będziecie mogli swoje uwagi napisać, co tam byście ewentualnie w tej ciężarówce zmienili. To już tak się umówmy na odcinek o ciężarówkach moich. Widz będzie miał wpływ na to, jakimi ciężarówkami będziemy jeździli, przynajmniej jak one będą wyglądały. Możemy w ogóle jedną stworzyć ciężarówkę taką specjalnie dla widza, z waszych komentarzy. Ale pięknie, no zobaczcie. Szkoda, że ja po drzewach, ale to Volvo tu naprawdę ma, w sensie problem może nie, że z jeżdżeniem, ale ono jest tak silne, jeśli chodzi o silnik. Coś czuję, że to poślizg, o już zaraz będzie poślizg jak nic. Chłopie, coś ty zrobił. Nie posiadym. Ziarka jakieś. Nie no, muszę w kabinie jednak jechać, słuchajcie. Jedyne czego mi tu jeszcze brakuje, no to zdecydowanie jakiegoś oświetlenia w kabinie. Tego mi tu, powiem wam szczerze, brakuje. No nie ma fabrycznych mody, które miałem, które działały kiedyś na te światełka w kabinie. No one nie działają w wersji 1.4.9, więc będę musiał dosyć dokładniej poszukać. Jakby ta góra była podświetlana, trochę też by nie zaszkodziło. Jakieś takie też fioletowe może, albo niebieskawe. Wiecie, jakieś delikatne, neutralne światło. I
tak jak zrobiłem, słuchajcie, te no już ponad 15 kursów, bo to jest chyba 17, który robię łącznie. Niestety mi tam nie pokazuje już o 15. 15 zrobisz, to już ci więcej nie pokażę, ile masz. A to nie ma znaczenia, to robię raz, że dla celu społeczności, raz, że dla widza, żeby był fajny klimat świąteczny. No to Volvo boksuje mocno, bo ono ma jednak 750 koni, ten silnik, i widzę, że większy problem to Volvo ma ze zbieraniem się w śniegu niż MAN. Tego bym się, słuchajcie, nie spodziewał, ale MANowi się łatwiej w śniegu jeździło. Ma słabszy silnik, to jest taki paradoks. Jedziemy. Tu. 14 km do celu. Widzicie? Zresztą Volvo ma, jeśli chodzi o możliwość wspinania się, ma troszkę gorsze parametry, bo jednak MAN ma lepsze. Bo jakby wiecie, to Volvo mi zależało, żeby ono nie było na jakieś super ciężkie ładunki czy na coś. I to też widać, słuchajcie, po tej możliwości wspinania się, gdzie MAN by już bez problemu... No nie mówcie, że ono mi stanie jeszcze zaraz. Nie, no masakra, słuchajcie. Volvo nie ma możliwości wspinania się za bardzo, jeśli chodzi o silnik, bo tam mi bardziej na manewrowości zależało, ale tak, no nie, no zobaczcie, ono chyba nie podjedzie pod tą górkę. No i koniec jazdy? No i co teraz? No i co teraz? Przecież tam nie ma objazdu żadnego. Mapa. Rozpęd może trzeba wziąć, ale jaja, widzowie. Czy słuchajcie, jakbym się uparł, tu jest jakiś objazd, ale ja wiem, czy on nie będzie pod górkę. No tego by się nikt nie spodziewał, nie? No dobra, jak będzie trzeba, to i objedziemy. Ale numer. Nic, spróbujemy. Do tego bym się nie spodziewał. Wy raczej też byście się tego nie spodziewali. Weźmiemy rozpęd lekki. Ja nie sądziłem, słuchajcie, że to Volvo jest takie słabe, na, że nie da rady do Świętego Mikołaja dojechać. Tym bardziej, że wiecie, no nie wieziemy jakiegoś super ciężkiego ładunku, wieziemy świąteczne... Aj, nie w tą stronę, cicho. Wieziemy świąteczne ozdoby, no one do ciężkich nie należą. Ile tam jeszcze tej... No jeszcze trochę trzeba wziąć rozpędu. Czekajcie, spróbujemy, ale to raczej nic z tego nie będzie. To już od razu wam powiem, to nie ma opcji. Chociaż może? No, jest szansa, widzowie. Dobra, muszę środkiem, dobra, damy radę, rozpędził się. Ja was, słuchajcie, nie prankowałem, on naprawdę nie mógł podjechać, to nie był prank. Dobra, jest, rozpędził się. Tu już górki na szczęście żadnej nie ma w tym przepięknym miasteczku, więc damy radę. Zobaczcie, jak tu jest ładnie.
Specjalnie się nie odzywałem, bo chciałem shorta jeszcze z tego zrobić sobie. Także drogi widzu, będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, bo to zawsze się przydaje, a my będziemy widzieli się w kolejnym odcinku. Może masz jakieś pytania odnośnie tej świątecznej serii, to śmiało pisz, to odpowiem na te pytania. Będzie odcinek z ciekawostkami, które odkryłem, którymi też z wami się podzielę. Jak widzicie, no nie jest to opłacalne, bo kasy raptem 14, prawie 15 tysięcy dostaliśmy expa, nawet nie 100, także to jest robione, słuchajcie, ewidentnie zlecenie dla przyjemności, dla frajdy. I teraz właśnie, jakbyście chcieli się stąd wydostać, no to to jedyne, co możecie zrobić, to stąd wziąć zlecenie, żeby znowuż przez portal się wydostać. Ale fajne, fajne jest to Volvo, podoba mi się, naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba. Na tle choinki myślę, że tutaj jakąś fajną jarmark świąteczny, słuchajcie, jest jarmark świąteczny, także ciekawe, czy Książulo był sprawdzać na jarmarku świątecznym, jakie tam jest jedzenie na tym jarmarku, jestem ciekaw. O, taką sobie miniaturkę zrobimy. Dobra, to ja się z wami, moi drodzy kochani, żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!